Witam wszystkich na dzisiejszym filmiku zakończeniowym tego całego sezonu YouTube dla mnie. Dzisiaj, jak było zapowiedziane, zrobimy sobie quiz z Mateuszem, Patrykiem i Oliwierem, który zaraz dojdzie. Jednak Maciek będzie nagrywał, nie będzie odpowiadał. Ja będę zadawać pytania, mamy 15 pytań, które są przed nami. Na czym to polega? Mamy za sobą jeszcze 3 plakaty, to tak dlatego. Więc myślę, że będziemy zaraz tłumaczyć, o co chodzi. Uwaga, każdy będzie odpowiadał na mniej więcej tam 5 pytań. 5 pytań, tak, każdy będzie odpowiadał. Albo zrobimy jeszcze innym systemem, to wam powiemy zaraz, jak Oliwier już przyjdzie. Mamy tak, 2 systemy, więc każdego będę pytał, każdy odpowie 5 razy. Albo nie odpowie. Będę zadawał pytanie dla wszystkich 3 i będzie trzeba pokazać. 1, czyli A, 2 to B, a 3 to C. I wtedy będziemy patrzeć, kto ma dobrą odpowiedź. Jednak na 3-4 będzie trzeba pokazać właśnie 3, 2 albo 1. Więc zapraszamy do oglądania. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo to bardzo motywuje. I dać łapkę w górę ze dzwoneczkiem, żeby was za żaden filmik nie ominął. Jeszcze wejdą, jeszcze w następnym roku szkolnym, znaczy w tym roku szkolnym i w następnym sezonie YouTube też będą filmy, więc zapraszam do oglądania, nie odchodźcie ode mnie, a ja się z wami żegnam i widzimy się za chwilę na quizie! Postanowiliśmy, że zrobimy takim systemem, że po prostu pokazujemy na palcach A, B lub C. Zaczynajmy! Przechodzimy do pierwszego pytania. Przypominam zasady, pokazujecie, tak, kto wie. Macie 5 sekund na zastanowienie się, mówię 3-4 i odpowiadać. Uwaga, pierwsze pytanie. Tegorocznym mistrzem Polski była A. Legia, B. Piast Gliwice, C. Wisła. 3, 4. A Wisła na którym była? Brak punktów, po jednym punkcie. O, super. Zakończyłeś? Przechodzimy do pytania numer 2. Podaj wynik Legii z Rangers z pierwszego meczu. A. 0-0, B. 1-0, C. 0-1. 3, 4. 2 punkty macie. Prawidłowa odpowiedź to było 0-0. A ja bym mógł zapytać o powtórzenie pytania, jak czegoś nie tak, wiemy. Tak. Nagraj mnie. Przypominamy, że mamy jedno koło ratunkowe. Jak ktoś nie wie odpowiedzi, to może powiedzieć, że bierze koło ratunkowe i pyta się jednego kolegi tutaj z grona siedzących. Nie może się mnie zapytać, ani kamerzysty. Ej, poczekaj. Jeszcze jedno. Można w całym quizie zapytać się 2 razy o powtórzenie pytania albo o powtórzenie odpowiedzi. 2 razy. A my jedziemy dalej. Jak to się pisze? Lionel Messi, B. Leo Messi, C. Lao Messi. 3, 4. Dobrze. 1 punkt. Kolejne pytanie, już 4. W której lidze HKS Hutnik gra? A. Druga, B. Pierwsza, C. Trzecia. 3, 4. 4 punkty. 0 punkty. 1. 1 punkt. Lecimy do kolejnego pytania, już 5. Teraz trochę już idziemy stopniowo trudniej. Kto jest przyjacielem Legii Warszawa? Z poniżej wymienionych. A. Pogoń Szczecin, B. Widzew Łódź, C. Jagiellonia Białystok. Przyjacielem? Tak, przyjacielem. Powtórzysz odpowiedzi? Co? Powtórzysz odpowiedzi? Odpowiedzi. Oliwier wykorzystuje jakby powtórzenie odpowiedzi. A. Pogoń Szczecin, B. Widzew Łódź, C. Jagiellonia Białystok. 3, 4. Wszyscy odpowiedzieli poprawnie. Lecimy do kolejnego pytania, już 6. Teraz będzie już ciekawie. Kapitanem Realu Madryt jest A. Luka Modric, B. Marcelo, C. Sergio Ramos. 3, 4. Ok. 7. Lecimy dalej. Z jakim numerem gra Suarez? Luis Suarez? A. 11, B. 6, C. 9. 3, 4.
dużego, jedyny źle. Z numerem 9. Ej, a ja chciałem tak. Mateuszowi bardzo słabo idzie, ale teraz już się przenosimy do części trudniejszej, o wiele trudniejszej. Zapraszam do oglądania dalszej części. Proszę Państwa, pytanie numer 8. W której lidze gra Wisloka Dębica? A drugiej, B trzeciej grup 2, C trzeciej grup 4. 3, 4. I jako, że wszyscy odpowiedzieli dobrze, macie po 2 punkty. Było troszkę zamieszania z punktami, ale ustaliliśmy, że punktacja wygląda tak. 9 i 5. 4 punkty przewagi. Mają panowie, ale mamy 8. A my jedziemy dalej. Tak wygląda nasza tutaj odpowiedzialnia. Czy można zobaczyć? Nie. 9 pytanie mamy. I tym 9 pytaniem jest. Czy Wojciech Szczęsny jest nadal bramkarzem w reprezentacji Polski? A. Tak. B. Nie. C. Nie wiadomo. Pytania powtórzyć. Nie pytanie, tylko pytanie odpowiedzi. Odpowiedzi. Proszę. Odpowiedzi. A. Tak. B. Nie. C. Nie wiadomo. 3. Wszyscy odpowiedzieli źle? Nie. Co? 10 miejsce teraz już jest trudniejsze, bo teraz już trzeba ogólnie na pamięć to, co wiecie ogólnie z generacji FIFA. 10. Które miejsce zajmuje Polska w klasyfikacji FIFA? A. 10. B. 18. C. 20. My to chyba mieliśmy. 10, 18 albo 20, tak? Nie mogę nic powiedzieć. Dobra, już wiem. 3, 4. Czyli źle, bo miejsce 20. Klasyfikacja punktowa dalej wygląda tak. 9 punktów, 5 punktów. Przegrany robi 3 kółka dookoła boiska. Kto jest najdroższym piłkarzem świata? Tutaj było dużo sprzeczek o to, ale zaraz się przekonamy, jakie będą odpowiedzi. W tym momencie każdy daje swoją odpowiedź. Czyli na 3-4 każdy mówi to, co myśli. Ale sprzedaje za najdroższą kwotę, czy nie. Jaka cena? Jaka cena ma? Mówimy na głos? Tak. Nie wiem. Kto jest najdroższym piłkarzem świata? A. Ronaldo, B. Neymar, C. Kylian Mbappé. Jak się nie zgadzacie z tymi odpowiedziami, możecie podać swoją na 3-4. Myślicie i na 3-4. 3-4. Neymar. Tutaj odpowiedział. To niestety kolega nie ma punkta. To jest Neymar. Jak Neymar może być najdroższy? Hmm. Tak wygląda punktacja. 10, 9, 6. Ale jedziemy dalej. Czekaj, bo jak było 9 pytanie. Nie, czekaj. 9 pytanie, co odpowiedzieliśmy źle. No. To potem mówiłeś, że jest 11 pytanie. Za 10. 10 nie odpowiedzieliśmy. Nikt nie odpowiedział. Ej, bo się nagrywa. Na którym miejscu jest klasyfikacji Polska. A my jedziemy dalej. To nie było 9? Nie. Kto z poniżej wymienionych nie dostał się nigdy do Ligi Mistrzów? A. ŁKS Łódź, B. Widzew Łódź, C. Legia Warszawa. 3. Może powtórzyć? Pytanie czy odpowiedź? A. Słuch. Dobra, już. Na widzę pójdź, co jest Warszawa. Już. Ja wiem. Ja mam 3-4. Patryk nie dostaje punktu. No to pytanie jest bardziej skomplikowane, jak tutaj nie ma ten odejmowania. Mogę powtórzać pytanie ile razy chcecie, bo ono jest skomplikowane. Nie wiem, jak go inaczej ułożyć, więc będę wam je tłumaczył. Dobra. Co to znaczy przed nazwą miasta, z jakiego jest drużyna FC? A. Fan klub, B. Football klub, C. Football cup. Ja już też mam. Mateusz, powtórzyć? Tutaj nie tracisz tego. Mam. Tak jak jest FC Liverpool, tak? Mhm. Tak, to robiłeś tak. 3-4. 2-2. Super. Z jakiego kraju pochodzi Bale? A. Francji, B. Walii, C. Hiszpanii. Gareth Bale, tak? Nic ci nie mogę powiedzieć. Nie, lekko Gareth Bale. Daj te odpowiedzi.
Wykorzystałeś. Ja, to ja proszę. Ja proszę. Ty masz jeszcze jeden. Francji, B. Walii, C. Hiszpanii. Francji. 3, C. Wszyscy odpowiadają poprawnie. Przechodzimy do już trudnego pytania. Nie wiadomo, czy na nie odpowiedzą, czy nie. Ale zaraz się przekonacie. Oglądajcie do końca. Uwaga. Numer 15. Kto to jest? Dos Santos Aveiro. A. Ronaldo. B. Dybala. C. Rodriguez. Dobra. 3, 4, 3. Mateusz, źle. Dybala, Dos Santos. Idziemy za kolejnym pytaniem. Proszę bardzo. Czy istnieje drugi klub o nazwie ŁKS? A tak, B nie, C nie wiadomo. 3, 4. Każdy pokazał co innego. Patryk jako jedyny zyskuje punkt. Wiem, ŁKS tak. Łomża. Co? Gdzie grał Cristiano Ronaldo przed pójściem do Real Madrid? A. Manchester United, C. Manchester City, C. Swansea City. Ej, ty się pomyliłeś, powiedziałeś dwa razy C. No. A. Manchester United, B. Manchester City, C. Swansea City. Dalej, ostatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy Ronaldo, Cristiano Ronaldo ma syna? A, tak? B, nie? C, nie wiadomo. 3, 4. Wszyscy odpowiedzieli poprawnie. On ma nawet dwóch synów. No, wiem, ale... Proszę Państwa, Mateusz dlatego, że przegrał. Będzie biegł trzy kółka, zaraz go sobie nagramy. Ja Patryk już ma lizaczka. Ja wymierzam tempo. Niestety jednego on sobie trzeba biegł. Tak, Oliwier wymierza tempo. Nie. Tak. Nie. Ja będę nim sobie biegł. Maciek bardzo ładnie nagrywał. A my dziękujemy za obejrzenie odcinka. Widzimy się w następnym sezonie, w następnym roku. Ja was nie opuszczę, wy mnie nie opuszczajcie ze subskrypcją. I zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Zostawcie pod tym filmikiem. 15 łapek w górę. Będziecie mieli czas na zostawienie przez... Tysięcy oczywiście. Tak. To bardzo dobry pomysł. Patryk sobie już się lizaczka, a my się z wami żegnamy. Dziękujemy wam za ten cały rok, za te wszystkie wakacje, za te wszystkie filmy, że byliście z nami. I żegnam was. Do zobaczenia w następne wakacje. Cześć! Mateusz już biegnie, znaczy biegną w trójkę. Wszyscy panowie. A my się naprawdę z wami żegnamy. I do zobaczenia za rok.